Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj będziemy montowali komputer dla Michała. To jest to komputer z jego części, to znaczy on mi dostarczył swoje części, z których ja będę budował dla niego. W sumie już jestem w trakcie komputer, konfigurował, testował i tak dalej, i tak dalej. Z racji tego, że dawno nie było takiego odcinka z montażu komputera, a to jest taki fajny, średni zestaw, o który często Wy pytacie, jaki wybrać do danej kwoty. Ten kosztuje około 6000 zł w Morele. Link do koszyka do tego zestawu znajdziecie pod filmem w opisie, więc możecie sobie dokładnie zobaczyć, co tam Michał wybrał do swojego sprzętu. To postanowiłem, że Wam go nagram i też wrzucę na kanał. Także zapraszam na ten serwisowo-montażowy odcinek. Troszeczkę bez Was już zacząłem, zanim postanowiłem włączyć kamerę, to już zmontowałem płytę z procesorem z chłodzeniem. Mamy tutaj płytę główną Gigabyte B660M DS3H DDR4. Dosyć taka budżetowa płyta, ale posiada to, co powinna posiadać płyta, nie jest jakoś okrojona. Co prawda oczywiście nie ma jakoś bardzo zbudowanej sekcji zasilania i też potężnego chłodzenia sekcji zasilania, dlatego nie daje się do 9 generacji, do i9 na przykład, albo do mocnych i7 jeszcze podkręcanych. To jest taka płyta, na której obsadziliśmy tutaj procesor i5-12400F i myślę, że to jest świetny wybór. Nawet to chłodzenie Fera 5 nie jest potrzebne do tego procesora 12400F, no ale żeby było cicho i też w miarę chłodno, no to tutaj Michał się na nie zdecydował. Pamięć 2x8 i RDM Pro 3600 MHz. To jest jedyna rzecz, której nie jestem pewien, czy ona odpali, czy te pamięci odpalą z tą płytą główną, ale jeżeli nie odpalą, nawet jak odpalą, to i tak powiem Wam, co zrobić, żeby w tych płytach nowych pod socket 1700 spróbować chociaż uruchomić pamięci, które nie chcą natywnie z nimi pracować w trybie XMP, albo w ogóle nie chcą uruchamiać się z płytą główną, bo jest na to jeden sposób. Sprawdza się w 90%, więc za chwileczkę, może nie za chwileczkę, jak go zbuduję, to Wam pokażę. Zasilacz tutaj mamy Vero M3, 700W, zasilacz od SPC i karta graficzna Gigabyte RTX 3070 Gaming OC. Bardzo fajna, trzywentylatorowa, cicha, wydajna karta graficzna. Generalnie ta seria gigabajtowskich tych kart jest bardzo fajna. Lubię je polecać, lubię je montować. Fajnie się podkręcają też. Co prawda Michał tutaj nie chciał akurat OC żadnego, ale tak Wam mówię, jakbyście szukali dobrej karty do OC, to te gigabajty całkiem nieźle się podkręcają. No i obudowa, moi drodzy, Genesis iRIT 503 albo Genesis iRIT po polsku, jak niektórzy mówią, jak mnie pytają, to obudowy 503. Spoko budowa, nie za duża. Szkoda troszeczkę, że mało wentylatorów z przodu fabrycznie, bo tylko jeden, z tego co pamiętam, jeden na tyle, ale powinno wystarczyć. Co prawda przydałby się tutaj drugi do tego RTX-a 3070 i prawdopodobnie zamontuję go Michałowi, żeby ta wentylacja faktycznie miała ręce i nogi, bo jeszcze mamy lato, wakacje, jeszcze będzie ciepło, jeszcze będzie gorąco, także myślę, że się przyda ta dodatkowy wentylator. Na pewno Michał nie zbiednieje, bo załączymy jakieś Centium PC za 30 parę złotych, a naprawdę będzie robił dobrą robotę. No to chyba tyle z przedstawienia części, które Wam chciałem pokazać, zanim zaczniemy to montować. I jeszcze jedna rzecz, oczywiście, o której nie powiedziałem, dysk SSD NVMe Lexar NM620 1 TB. Na początek Michałowi, z tego co mi mówił, wystarczy, całkowicie nie potrzebuje innego nośnika. Szybki, bardzo fajny, praktycznie bezawaryjny. Też je lubię polecać i sprzedawać klientom, jeżeli nie szukają dysków Gen 4, bo to naprawdę fajne i dobre dyski. Dobra, no to co, to rozkręcamy iRIDA 503 i będziemy to montować. Wracając do procesora, bo sobie popatrzyłem dokładnie, to jest 12400, a nie 12400F, więc ma zintegrowaną kartę graficzną. Tak naprawdę nie wiem po co, bo spokojnie można by tutaj wsadzić troszeczkę tańszego F-kę, troszkę tańszą F-kę, a zaoszczędzić i na przykład dołożyć, nie wiem, do drugiego dysku albo do karty. Chociaż aż tyle byśmy nie zaoszczędzili, żeby tutaj z 3070 zrobić 3070 Ti. Poza tym 12400 jest fajnym prockiem, ale on też ma swoje ograniczenia i nie obsłuży nam bezproblemowo szybkich kart graficznych. Z 3070 RTX sobie jeszcze poradzi bez problemu, natomiast powyżej to już mógłby być widoczny bottleneck w niektórych grach, w niektórych produkcjach. Na pewno nie jest to procesor do karty RTX 3080, to zdecydowanie nie, ale z 3070 będzie sobie radził bez problemu. Lubię te Genesisy, może grubość black, z których są wykonane, nie jest jakoś szałowa, natomiast one są fajnie przemyślane. Nawet tutaj, nie wiem czy to będzie widać czy nie, ale chyba tak, jest na tyle miejsca na dole, o,
na cztery palce, to spokojnie można IOT 360 tutaj wsadzić. Na topie już byłby z tym problem, bo co prawda top jest troszeczkę podniesiony od końcówki, tam gdzie się, od miejsca, w którym się kończy płyta główna. A chociaż 280, 240, tu jest miejsce na 240, na 280 też by się pewnie zmieściła. Natomiast tutaj przy tym procku no absolutnie chłodzenie cieczą nie jest wymagane. Tak jak mówiłem, nawet boksowe chłodzenie z 12400 i 400F radzi sobie bez problemu. To intelowskie. Co prawda jest oczywiście głośno, ale radzi sobie i można je spokojnie używać. Z racji tego, że IRDM-y przeważnie przepust na kabel EPS-owski posiadają na wysokości płyty głównej, to ja zawsze sobie montuję najpierw zasilacz, zanim przykręcę płytę główną w tych obudowach. Później puszczam kabelek EPS na drugą stronę i dopiero później wpinam go do płyty i mocuję ją do tacki. Tutaj nie ma takiego problemu, bo ten wypust jest nad, tutaj widzicie, są kołki montażowe płyty głównej, troszeczkę nad płytą główną, ale z racji tego, że tutaj mamy chłodzenie powietrzne, to i tak nie będzie wygodnie wpiąć tego EPS-a po założeniu płyty głównej. Trzeba mieć małe chińskie palce, żeby się tam to zmieściło. Więc teraz założę zasilacz, wepnę od razu kabelki mi potrzebne. W sumie potrzebuję tylko i wyłącznie dwa kable do karty graficznej zasilania PCIe i zamontujemy go w środku, żeby to już było zrobione. Po czym wypuszczę sobie kabelek EPS od razu na drugą stronę. To jest podwójny. Jedna wtyczka wystarczy całkowicie. Przed zamontowaniem płyty głównej go po prostu, oczywiście się na odwrót wtyczka ułożyła. Wciśniemy tutaj, chociaż tutaj jest, widzę, tyle miejsca, że spokojnie moglibyśmy zrobić to bez problemu później. Ale na przykład w Genesisach 660+, też w fajnych obudowach z czterema wentylatorami, mówię o budżetowych obudowach cały czas, nie ma tam w ogóle miejsca i trzeba to robić wcześniej, zdecydowanie wcześniej. O, dobra, można przykręcić płytę główną. Możemy teraz skupić się na dołożeniu drugiego wentylatora, bo tak jak powiedziałem, jeden wentylator do chłodzenia i dostarczania powietrza do komputera, w którym jest RTX 3070, które się dosyć mocno grzeją. Może nie same z siebie, ale bardzo ładnie odprowadzają temperaturę na zewnątrz i potrzebują schłodzenia, to jest troszeczkę mało. Ten troszkę obniżymy, bo jest na środku, damy go troszkę niżej i tutaj damy drugi wentylator, bo mocowanie wentylatora na wysokości piwnicy, żeby sobie dmuchał na dół, jest w ogóle bez sensu, jak nie ma dysków twardych, nie ma co tam chłodzić. Więc ten obniżamy i dołożymy jeszcze jeden, no, albo na górę, albo tego podniesiemy, a damy tutaj, zobaczymy zaraz. I proszę, mamy jeden wentylator na górze Sanctum PC, drugi na dole Genesisa. Może się nie pogryzą, może się będą lubić, chociaż to dwie konkurencyjne firmy. Natomiast zdecydowanie wentylator Sanctum PC dmucha więcej powietrza niż wentylator Genesisa. Więc to akurat na plus. Zobaczcie, jest minimalnie poniżej powierzchni piwnicy, tak żeby ten wentylator Sanctum PC dmuchał praktycznie lekko w górę na chłodzenie procesora i też omiatał backplate karty graficznej, a ten będzie dostarczał powietrze do karty graficznej, która będzie sobie zasysała je od razu, zanim zmieni tor lotu pod siebie i chłodziła swoje radiatory. Możemy teraz zająć się wyprowadzaniem kabelków na przednią stronę, czyli wszystkich USB i tak dalej, ale zanim to zrobimy, to jeszcze usuniemy śledzie pod kartę graficzną, żeby ją też można było szybko, sprawnie później zamontować. I teraz możemy zająć się kablologiem. Przepraszam za szum z tyłu, ale u mnie jest tak gorąco, że musiałem włączyć klimatyzację, więc będziecie ją pewnie słyszeć gdzieś w tle czasami, ale nie ma tutaj innej opcji. USB 3, USB, tędy sobie puścimy audio na koniec, jak zwykle, ale że nie ma przepustu, to musimy przepuścić tym samym koło USB. Jeden z wentylatorów z dłuższym kablem. Tu wyczaiłem, że jest fan header. Drugi będzie musiał iść tutaj. A USB mamy troszkę niżej. Więc damy sobie je. To oczywiście będziemy spinać wszystko. 24 pin. Naciągniemy mu, kapturek. I puścimy sobie tędy. OK. A 24. A Boże, co ja gadam. PCIe. Jest przelotka taka na froncie piwnicy, więc sobie nią wypuścimy kable, a resztę sobie
tutaj ładnie schowamy do tyłu i zasadniczo mamy wszystkie wyprowadzone, teraz trzeba to ładnie wszystko pospinać. Kablologia jest najmniej pasjonującą częścią montażu całego komputera, więc użyjemy małej magicznej sztuczki. I skoro dobre duszki odwaliły za nas kawał dobrej roboty, to możemy zająć się montażem karty graficznej. Jeszcze wcześniej montaż przedniego panelu i GPU. Fajne, niekrzykliwe, z podświetleniem RGB-tko w tym miejscu, wydajne, z dużym potencjałem OC. Generalnie Gigabyte'owi wyszły te karty graficzne RTX-y trzeciej generacji. Bardzo fajnie i muszę go za to pochwalić. Ok, siadła, pięknie. No to możemy ją dziabnąć śrubką, albo dwoma nawet. Tak naprawdę ten kawał blachy, który tutaj Genesis i paru innych producentów na siłę wciskają, to oprócz tego, że wkurza montażystę, to tak naprawdę nic nie wnosi, przynajmniej wiele. Teoretycznie powinien usztywniać złącza, ale praktycznie to jest zawsze tak spasowane. No właśnie. Przeważnie jest to zawsze tak spasowane, że naprawdę niewiele daje, a bardzo często jest tak źle spasowane, mówiąc dosłownie, że odstaje i nic nie wnosi jeszcze bardziej. Zasilanie GPU. 6 pin na lewą stronę. 8 pin. A kabelek mi się odwrócił. Muszę go odwrócić na dole. Na prawą stronę. To wpuszczamy w dół. Nie, to jest za cienka opaska. Ona pęknie z czasem. I proszę bardzo, szybko, sprawnie, elegancko. Zestaw zmontowany to oczywiście wierzchołek góry lodowej, bo teraz pokażę Wam, co zrobić, jak nam płyta nie ruszy, zresztą sprawdzimy, bo jeszcze nie wiem, czy ruszy, czy nie ruszy z tymi pamięciami obsadzonymi, a jak ruszy bez XMP, to czy potem ruszy z XMP. Jak Wam płyta nie chce uruchomić się, płyta na sokecie 1700, nie chce uruchomić się z założonymi kościami pamięci RAM do płyty głównej, bo na przykład ma BIOS, pierwszy BIOS, który wyszedł, jak tą płytę wydali na świat. I tak przeważnie jest, bo to płyty długo leżakują i też rzadko potem zmienia BIOSy na nowsze, chyba że kończy mu się partia, no to wtedy wygrywają nowsze BIOSy, albo zmieniają wersję płyty głównej, coś tam poprawiają, to wtedy też jest wtedy wgrany BIOS aktualny w momencie opuszczania tej płyty z fabryki, czyli też zanim do nas dotrze i ktoś dokupi, to i tak już pewnie kolejny BIOS będzie można pobrać ze strony i go zainstalować. Więc zróbmy pierwsze włączenie, zobaczymy, czy nam to się uruchomi, czy nam to wstanie, czy nam to zadziała, czy nam to nie zadziała. Z tymi pamięciami. Generalnie sprawdziłem w sieci i najnowszy BIOS do tej płyty głównej mamy sierpień 2022 roku. Pochodzi z kwietnia 2022 roku, więc Gigabyte akurat się nie przełożył do wypuszczania nowych BIOSów do tej płyty głównej. Może stwierdzić, że wszystko jest ok, może tak, może nie. O, uruchomiła się bardzo ładnie z dwoma pamięciami, więc sobie ustawmy. Pierwsze co zrobimy, to wgrajmy nowy BIOS. Właśnie, to jest dobre rozwiązanie. BIOS jest F5, czyli nie taki stary. Ze stycznia 2022 roku, a my mamy z kwietnia 2022 roku kolejną wersję 6B, z tego co pamiętam. BIOS wgrany, płyta się uruchomiła na szczęście. I teraz tak, nie bawimy się w żadne ustawienia dokładne BIOSu, przynajmniej na razie, to zrobimy później. Interesuje nas, czy płyta ruszy z profilem XMP, w tym przypadku 3600 MHz, czy nie. Jeżeli ruszy, to moi drodzy, skaczemy z radości do góry, zapraszamy znajomych, otwieramy szampana i robimy imprezę. Jeżeli nie ruszy, to zaraz Wam pokażę, co pomaga, może jak wcześniej powiedziałem, nie w 90%, ale w większości, w jakichś 70% przypadków, co pomoże. Zobaczymy, czy płyta Michała na razie ruszy. Ruszyła na 3600, co jeszcze nie oznacza, że to będzie stabilne podczas pracy, ale już jest nieźle. No dobra, ale teraz tak. Zakładamy, że płyta się nam nie uruchamia, wpadła w bootloopa i to nieważne, czy przed instalacją nowego BIOSu, czy po instalacji nowego BIOSu i włączeniu trybu XMP, generalnie nie uruchamia się, nieważne w której sytuacji. Wyciągamy jedną pamięć RAM, jedną tą od strony procesora, jeżeli mamy dwie kości pamięci, a mam nadzieję, że macie dwie kości pamięci, bo inaczej wydajność całego systemu, jak nie pracuje dwukanałowo, spada nawet o 30%. Więc wyciągamy tą kość od strony procesora, od strony chłodzenia i resetujemy BIOS, albo wyciągamy bateryjkę, czekamy pół godziny do godziny, uruchamiamy to i 70%, że nam to ruszy na jednej kości pamięci. Wtedy aktualizujemy BIOS, włączamy, aktualizujemy BIOS, zapisujemy, uruchamiamy ponownie. Jak się uruchomi, wyłączamy komputer, wkładamy drugą kość i sprawdzamy. Jak się uruchomi, to spoko, próbujemy tryb XMP,
powinno pójść z trybem XP, jest wszystko w porządku, instalujemy Windows, testy stabilności pod Windowsem i tak dalej. Jak się nie uruchomi, to mamy większą zabawę, trzeba bawić się z ustawieniami pamięci RAM. Jak je ustawić? Moi drodzy, to jest temat rzeka, nie da się tego powiedzieć w jednym filmie, ani nawet w kilkunastu, bo zmiennych są dziesiątki, tyle ile ustawień pamięci płyta główna nam oferuje. Zaczynamy od podniesienia napięcia dla samych pamięci RAM, bo to na pewno pomaga. Od obniżenia częstotliwości, od pobawienia się opóźnieniami, od pobawienia się pozostałymi napięciami, które dla soka na przykład, które też odpowiadają za stabilność pamięci RAM i uruchamianie się tego, trenowanie prawej źródłowej płyty, więc zmiennych jest tutaj dużo. Ja kiedyś nagrywałem ten film zresztą, jak przy okazji pierwszej generacji Ryzenów pokazywałem, jak ustabilizować RAM. Ten film ma też odniesienie do platformy Socketem 1700 Intela. Robi się to bardzo, bardzo podobnie. Więc poszukajcie sobie w moim archiwum, w playliście warsztatowe, serwisowe sprzed 3 lat. Chyba film powinien tam być. Znaczy jest na pewno. No, to go znajdźcie, jak chcecie wiedzieć dokładnie, jak to się robi. A ja w tym momencie ustawię BIOS teraz, pozostałe funkcje takie, jak powinny być. Według mnie w BIOSie, żeby to chodziło tak, jak powinno być, ustawię krzywo wentylatorów, bo dlatego procka w tej obudowie mam już to opracowane, jak to ustawić, żeby było cicho na tym chłodzeniu. Ten procesor generalnie, może Wam pokażę nawet, ten procesor generalnie jest dosyć chłodny, nawet pod obciążeniem, więc nie musimy tutaj ustawiać sobie. Interwał jest 3, tak opóźniony, czyli że późno wentylatory reagują na zmienną temperatury i tak naprawdę 100% wentylatora na procesorze, na chłodzeniu procesora możemy ustawić na około 90 stopni, a resztę możemy ustawić tak, żeby pracował praktycznie bez podnoszenia swoich obrotów do jakichś 80 stopni powiedzmy. Tutaj sobie obniżymy 88, no bo możemy trochę przesunąć tą krzywą. I tak powinna mniej więcej wyglądać krzywa dla tego procesora 12400 i 400F. 92, może być nawet 100 stopni, bo on nigdy takiej temperatury nie osiągnie na tym chłodzeniu. Więc po co mają nam wentylatory wyć, jak on i tak się nie będzie grzać, prawda? No i to mniej więcej jest fajna krzywa wentylatorów dla tego procka 12400, 400F. On sobie będzie pasował tutaj około niecałe 30%, czyli akurat z prędkością 600 obrotów na minutę, mniej więcej do 67, nawet można dać tutaj do 70 stopni, bo mu to się nic nie dzieje, dopiero sobie tutaj wskoczy na 50%, jak będzie miał niecałe 80 stopni, a później będzie sobie szedł powoli tutaj w górę. Myślę, że bardzo fajnie to w praktyce się sprawdza. Aktualnie ma 31 stopni w BIOSie, więc bardzo sensowna temperatura. Jak już mamy zainstalowane wszystkie sterowniki do płyty głównej, do chipsetu, do karty graficznej, najnowsze pobrane ze strony producenta, do karty sieciowej, do karty muzycznej, dźwiękowej. Jak już skonfiguruję Windows pod swoją modłę, czyli powyłączam tam różne funkcje, które są odpowiedzialne za śledzenie użytkownika i tak dalej, to przystępuję, moi drodzy, do testów. Na tym sprytnym dysku mam kilkanaście różnych programów testowych i też plik batch, który z racji tego, że już jest prawie północ, przez całą noc do południa, czyli przez 12 godzin prawie będzie kręcił testami na tym komputerze. Jeżeli coś będzie nie tak, to się wyłączy, zapiszę mi loga. Jak będzie wszystko ok, no to zastanę włączony komputer z raportem końcowym. Więc tak to wygląda u mnie zawsze, w zależności od komputera i tego, od 9 do nawet 20 godzin, w zależności od sprzętu i tego, co jest wymagane, czy jest OC, czy nie, jest to przeprowadzane u mnie. A potem pogram sobie, zazwyczaj gram w 3 gry, w Crysisa, ze swojego dysku podpinam swój dysk z grami i gram w Crysisa, gram w Wiedźmina i trzecia gra to zależy od komputera, albo w Far Crya, albo w jakąś strategię, często w Warhammera dwójkę albo trójkę, żeby takie gry, które najbardziej obciążają sprzęt i wtedy widać, czy to są najlepsze testy w grach, widać, czy system jest stabilny, czy nie jest stabilny. No to co, to zacznijmy testy. Oczywiście HW Info zawsze w tle z zapisywaniem loga, żebym wiedział, miał przebieg całej historii, jakby coś się działo nie tak. Zaczniemy standardowo od AIDY, a później to już ręcznie uruchamiam, a później puszczę batcha, to już poza kamerą, jak skończymy to nagranie. Zobaczcie, procesor obciążony, a jest cichutko, a jego temperatura wynosi aktualnie 55 stopni.
Więc to ustawienie krzywej wentylatorów, które Wam pokazywałem, całkiem dobrze, praktycznie idealnie się tutaj sprawdza. I to tak naprawdę z budowy, tak jak Wam powiedziałem, testy będą się jeszcze kręciły, jeszcze od Paleadobiego, blendera puszczę, ale to długa historia z tymi testami. Zresztą kiedyś Wam pokazywałem program, film z programami, które używam do testowania, jak ja to robię. Ode mnie to tyle, moi drodzy, z tego warsztatowego, serwisowego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli chcecie, żebym ja Wam złożył komputer, zbudował, skonfigurował, to oczywiście zapraszam do kontaktu na mojej stronie. Wyświetla Wam się na ekranie vbtpc.pl, zakładka jak zamówić u mnie komputer i tam trzeba wypełnić formularz, przeczytać sobie wszelkie objaśnienia i wysłać do mnie, poczekać na odpowiedź. A jak chcecie, tak jak w przypadku Michała, żebym zbudował z Waszych części, nie ma żadnego problemu. Na mojej stronie też znajdziecie cennik budowy z Waszych komponentów komputerów dla Was. A link do Morele.net, do koszyka z częściami komputera Michała załączam pod filmem w opisie. Możecie dokładnie sobie sprawdzić, co tam Michał wybrał, bo komputer jest właśnie taki średnio budżetowy za około 6000 z mocną grafiką, dobrym procesorem, 32 GB pamięci RAM, nie 16, jak Wam powiedziałem, to jest 32 GB pamięci RAM, fajny dysk SSD, spoko budowa, tylko zalecam dołożenie przedniego wentylatora, więc myślę, że jak ktoś szuka komputera właśnie w budżecie 5-6 tysięcy, to ten będzie jak znalazł. Ode mnie to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych serwisowych i warsztatowych odcinkach. Pozdrawiam Was, Wideoblog Tech. Cześć!